We wtorek obudziłem się o tej porze bezdusznej i nikłej. Kiedy właściwie noc się już skończyła, a świt nie zdążył jeszcze zacząć się na dobre. Leżałem w mętnym świetle, a ciało moje bało się nieznośnie, uciskając strachem mego ducha. Duch uciskał ciało i każda najdrobniejsza fibra kurczyła się w oczekiwaniu, że nic się nie stanie, nic się nie odmieni, nic nigdy nie nastąpi i cokolwiek by się przedsięwzięło, nie stanie się nic i nic. Był to lęk nieistnienia, strach niebytu, niepokój nieżycia, obawa nierzeczywistości. Krzyk biologiczny wszystkich komórek moich wobec wewnętrznego rozdarcia, rozproszenia i rozproszkowania. A kiedy odzyskałem świadomość na dobre, jąłem przemyśliwać nad swoim życiem, lęk nie zmniejszył się ani na jotę. Przeszedłem niedawno Rubikon nieuniknionego trzydziestaka, minąłem kamień milowy, z pozorów wyglądałem na człowieka dojrzałego, ale w istocie nie byłem nim. Bo kimże byłem? Jakaż była moja sytuacja? Chodziłem po kawiarniach i barach, spotykałem się z ludźmi, zamieniałem słowa, czasem nawet myśli. Ale moja sytuacja była niewyjaśniona. I nie wiedziałem, czym człowiek, czym chłystek. I tak oto na przełomie lat nie byłem ani tym, ani owym. Byłem niczym. Józiu. 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 Ustabilizuj się jako ktoś. Jako adwokat. Albo biuralista. Jako pesymista. Albo finansista. Czas najwyższy, dziecko drogie. Co ludzie powiedzą? Jeżeli nie chcesz być lekarzem, bądźże przynajmniej kobieciarzem lub koniarzem. Ale niech będzie wiadomo. Niech będzie wiadomo. Niewyrobiony towarzysko i życiowo. Głupi. Niedojrzały. Głupi. Na jakim tyle powstało u mnie niewolnictwo niedokształtowania? Czy dlatego, żem pochodził z kraju, gdzie na nikim żaden kołnierzyk nie leży? Gdzie nie tyle smęt idola, ile niezguła z niedojdą, snują się po polach i jęczą? Straszne ogarnęło mną wzburzenie. Ach, stworzyć formę własną, przerzucić się na zewnątrz, wyrazić się. Niech kształt mój rodzi się ze mnie, niech nie będzie zrobiony mi. Wzburzenie pcha mnie do papieru. Zaczynam pisać pierwsze stronnice dzieła mojego własnego, takiego jak ja, identycznego ze mną, dzieła suwerennie przeprowadzającego własną rację, moją przeciwko wszystkiemu i wszystkim. Gdy nagle... W drzwiach ukazuje się Tepinko, doktor i profesor, a właściwie nauczyciel, kulturalny filolog z Krakowa. Czy znacie profesora? Czy znany wam profesor? Profesor! Hola, 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 hola! Na widok tej formy tak przeraźliwie zdawkowej i doszczętnie zbanalizowanej rzuciłem się na moje teksty, zakrywając je całym ciałem! Ale on usiadł. Wobec tego ja musiałem usiąść. A usiadłszy złożył mi kondolencje z powodu śmierci pewnej ciotki. Tak. Ale co to? Nie tylko więc siostrzeniec, ale i autor? Widzę, że próbujemy sił na niwie. Cip, 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 cip. Autor. Zaraz przejrzę i zachęcę. To tylko tak, to nie. Świat się nagle załamał. Nie mogłem protestować, bo siedziałem, a siedziałem dlatego, że siedział.
I nagle siedzenie nistego nizowego wybiło się na plan pierwszy. Trwało to okropnie długo. Jęknąłem: tylko nie Belfer, na Boga, nie Belfrem. Lecz on nadal czytał Belfrem. Moje żywiołowe teksty asymilował Belfrem typowym, trzymając arkusz blisko przed oczyma. Po co on tu przyszedł? Po co siedział? Po co ja siedziałem? Świat się skurczył w Belfra. Uczyniłem wysiłek, ażeby powstać. Ale nagle spojrzał na mnie spod binokli pobłażliwie i zmalałem. Ręka stała się rączką, noga nóżką, osoba osóbką, istota istotką, dzieło dziełkiem, ciało ciałkiem. On zaś wzrastał i siedział, spoglądając i czytając skrypt mój na wieki wieków. Amen. Siedział duch! Ja duch, nie autorek, sam żywy! Jaki duch znowu? Mój! Swojski, ojczysty. Nie, nie swojski, swój! Swój? Mówimy więc o swoim duchu? A znamy przynajmniej ducha króla Władysława. A ducha dziejów znamy, a ducha cywilizacji heleńskiej, a ducha galijskiej, a ducha umiaru i dobrego smaku, a ducha nikomu, prócz mnie nieznanego XVI-wiecznego sielankopisarza, który po raz pierwszy użył określenia pętek, a ducha języka, ja się właściwie mówię, wykonywa czy też wykonuje. Co? Co? Chciałem krzyknąć, że zaszła pomyłka, że nie jestem uczeń, porwałem się do ucieczki. Lecz coś mnie nagle z tyłu przychwyciło, jak kleszcze. Dziecięca, infantylna pupa mnie chwyciła. Niech Kowalski siedzi znowu do klozetu. I siedziałem w nierealnym nonsensie. On zaś siedział jak na akropolu i zapisywał coś w notesie. No Józiu, chodź. Pójdziemy do szkoły. Do jakiej szkoły? Do szkoły dyrektora Piórkowskiego. Nie lękaj się. My, nauczyciele, kochamy drobiazg. Ciep, 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 ciep. Nie brońcie maluczkim przyjść. Ale do jakiej szkoły? Do szkoły dyrektora Piórkowskiego. Właśnie dyrektor Piórkowski prosił mnie, abym mu zapełnił wszystkie wolne miejsca. Szkoła musi funkcjonować. Bez uczniów nie byłoby szkoły. Nie byłoby nauczycieli. Do szkoły. Zresztą w szkole zarobią z ciebie ucznia. Ale do jakiej szkoły? Proszę, tylko bez domysłu. Do szkoły. Do szkoły. Żegnaj, duchu. Żegnaj rozpoczęte dzieło. Żegnaj formo własnej prawdziwa. Witaj, formo straszna, infantylna, zielona i niewypierzona. Cip, 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 cip. Maluś, maluś, maluś. Panie profesorze, oto mały Józio, którego pragnąłbym wciągnąć w poczet uczniów szóstej klasy. Józio! Przywitaj się z panem profesorem. Pupa, pupa, pupa. Dziękuję za pamięć, drogi profesorze. Bóg zapłać, panie kolego, za nowe domy. Pupa, pupa, pupa. Czy uwierzy pan, że dorośli sztucznie przez nas zdziecinnieni i zdrobnieni stanowią jeszcze lepszy element niż dzieci w stanie naturalnym? Bez uczniów nie byłoby szkoły, a bez szkoły życia by nie było. O, metody nasze wyrabiania pupy nie mają sobie równych, a ciało pod tym względem dobrane jest jak najstaranniej. Czy chciałby pan zobaczyć ciało? Z największą przyjemnością. Nic tak nie wpływa na ducha jak ciało. No co tam? Co tam, panie kolego? Co tam? Staniało. Staniało? Chyba podrożało.
coś gorzej stania u... Bułki nie chcą stanieć. Ciało jest starannie dobrane i wyjątkowo przykre i drażniące. Nie ma tu ani jednego przyjemnego ciała, same ciała pedagogiczne, jak pan widzi. Ale nauczycielka francuskiego wydaje mi się sympatyczna. Jąka się i łzami. Ale czy są taktowni? Czy są wyrobieni jakimiś świadomi misji? To najtęższe głowy w stolicy. Żaden z nich nie ma jednej własnej myśli. Jeżeli urodzi się w którymś myśl własnej, już ja przegonię. Albo myśl, albo myśliciela. Uczą tylko tego, co jest w programach. Nie, nie postoi w nich myśl własna. Widzę, że oddaję mego Józia. Pupa, pupa. Pupa! Bo nie ma nic gorszego od nauczycieli osobiście sympatycznych. Zwłaszcza, jeśli przypadkiem mają osobiste zdanie. Tylko dzięki odpowiednio dobranemu pracownikowi zdołamy wepchnąć w zdziecinienie cały świat. Pewnie, pupa, ale ciszej, nie trzeba o tym zbyt głośno. No a jak tam nasza młodzież? Chodzą w kółko. Bardzo dobrze. Chodzą, gwarzą między sobą, a matki ich podglądają. Bardzo dobrze. Nie ma nic lepszego od matki za płotę na chłopca, nie tylko... Pomimo to są wciąż za mało naiwni. Nie chcą być jak młode kartofelki. No nasadziliśmy na nich matki, ale i to jeszcze nie wystarcza. Na umiejętności pedagogicznej nas było. Co? Nie chcą. Muszą chcieć. Zaraz pokażę, jak pobudzę się. Naiwność. Zainsynuję im zaraz niewinność. Pistato. Przeprowadzonych podczas wielkiej pauzy, stwierdzam, że młodzież męska niewinna jest. Takie jest moje najgłębsze przekonanie. Dowodem tego wygląd uczniów oraz ich niewinne rozmowy, tudzież ich niewinne i przemiłe pupy. Ten Pimko, 29 września, Warszawa. My niewinni! My, młodzież dzisiejsza! My, którzy już chodzimy na śmiechy i śmieszki rosły, gwałtowne, aczkolwiek sekretne, i zewsząd pojawiały się sarkazmy. Wprędce jednak pojąłem, że śmiech trwa zbyt długo. Albowiem prawda była taka, że te szczeniaki uwięzione w szkole i oddalone od życia były niewinne. Tak, byli niewinni, pomimo że nie byli niewinni. Byli niewinni w swoim pragnieniu, aby nie być niewinnymi. Panie profesorze! Co? Niech profesor wyjdzie stąd! Tu brzydkie słowo napisali. Śmieją się z tego. Niech profesor wyjdzie stąd. Co? Ja miałbym zwątpić o czystości młodzieży nasz? Przenigdy za stary wyga jestem życiowy i pedagogiczny. Kochane młodzieży, sądzicie może, iż nie wiem, że używacie między sobą nieprzyzwoitych i brzydkich wyrazów. Wiem o tym doskonale, ale nie lękajcie się. Żadne, nawet najgorsze wybryki nie zdołają we mnie naruszyć tego głębokiego przekonania, iż w gruncie jesteście skromni. I niewinny. A co do brzydkich wyrazów, to wiem, że powtarzacie je nie rozumiejąc. Od tak dla popisu. I nie ma w tym nic złego. Niewinniejsze to, niż wam się wydaje. Słyszeliście? Jesteśmy niewinni. Niewinni. Psia krew, cholera, zaraza! On myśli, że jesteśmy niewinni.
Za niewinnych nas ma. Ciągle ma nas za niewinnych. Niewinność? Dlaczego? Właśnie niewinność jest zaletą. Trzeba być niewinnym. Dlaczego? Co? Uznajesz niewinność? Tak, uznaję. Ciekawe, dlaczego nie miałbym uznawać. Nie jestem pod tym względem tak dziecinny. Słyszeliście? Syfon jest niewinny. Niewinny Syfon! A tak, niewinny jestem. Powiem więcej, jestem nieuświadomiony. I nie pojmuję, dlaczego miałbym wstydzić się tego. Koledzy, chyba żaden z was poważnie nie twierdzi, że brud jest lepszy od czystości. Syfon, nie żartujesz? Naprawdę? Jesteś nieuświadomiony? Syfon, to nieprawda. Panowie, to prawda. Spójrzcie tylko na niego, to widać. Syfon, to niemożliwe. Wstyd nam przynosisz. Daj się uświadomić. Co? Ja mam się dać uświadomić? Syfon! Matko święta, Syfon, ależ pomyśl, że to nie o ciebie tylko tu chodzi. Ty nas kompromitujesz. Nas wszystkich. Nie będę śmiał spojrzeć na żadną dziewczynę. Dziewczyn nie ma, są tylko dziewczęta. Słyszeliście? To może i chłopięta. Co? Może chłopięta! A tak, z ust mi to kolega wyjął. Chłopięta. Koledzy, dlaczego mielibyśmy wstydzić się tego wyrazu? Czyż gorszy od innych? Dlaczego mielibyśmy w odrodzonej ojczyźnie wstydzić się dziewcząt naszych? Przeciwnie, należy hodować je w sobie. Dlaczego, pytam, w imię sztucznego cynizmu, wyrzekać się czystych wyrażeń, jak chłopie, orle, rycerz, sokół, dziewczę. Bliższe one chyba naszym młodym sercom niż karczemny język, którym kolega Miętalski zanieczyszcza sobie wyobraźnię. Dobrze mówisz! Dobrze mówisz! Koledzy, w górę serca, proponuję, abyśmy tu natychmiast ślubowali. Już nigdy nie zaprzemy się chłopięcia ani orlęcia. Nigdy! Nigdy! Ślubujemy! Panowie! Dlaczego nie dacie kopniaka temu orlęciu chłopięciu? Czy już nie ma w was krwi? Czy nie ma ambicji? Kopniaka! Kopniaka! Kopniak tylko może was uratować. Chłopakami bądźcie, pokażcie mu, żeśmy chłopaki z dziewczynami, nie jakieś tam chłopięta z dziewczętami. Przepraszam, Miętalski Warholi, proponuję nie zwracać na niego uwagi. Zachowujmy się tak, jakby go nie było. Koledzy, precz z nim, to zdrajca własnej młodości. On nie uznaje żadnych ideałów. Jakie ideały, ośle? Jakie ideały? Bydlaki. Niedługo będzie wstyd wyjść na ulicę. To wy nie rozumiecie, że prawdziwe chłopaki, surowe stróżów i chłopów, rozmaici trawnicy i terminatorzy, parobki w naszym wieku wykpiewają nas. Zdaniem stróżaków, terminatorów oraz rozmaitych uliczników gardzimy. Oni nie są inteligentni. A pensjonarki? Pomyślcie, co pomyślą pensjonarki? Pensjonarki wolą czystych. Nie! Brudnych wolę! Pensjonarki nas nie obchodzą! Obchodzi nas tylko zdanie szlachetnych dziewcząt, a te są z nami! Panie, ty nam tego nie zrobisz. Cofnij i ja cofnę. Cofniemy obaj, chcesz? Gotów jestem przeprosić cię. Gotów jestem zrobić wszystko, byś tylko cofnął te słowa o tych chłopiętach. Dał się uświadomić. Cofnij o chłopiętach, ja o chłopakach cofnę. To nie jest wyłącznie twoja osobista sprawa. Za ideały gotów jestem oddać życie. Jej, hajda! Hajda na niego, chłopaki! Do mnie, chłopięta! Idź zabić, chłopie! Brońcie mnie! Idź, ja jestem wasze chłopie! Idź, zabijcie, jestem chłopie. Nieuświadomiony! Brońcie mnie! Hej, bracia chłopięta, dodajcie mu sił. Hej, bracia chłopięta, dodajcie mu sił. Hej, bracia chłopięta, dodajcie mu sił. No i co teraz? Co teraz? Nie pozostaje nam nic innego, jak tym energicznie używać naszych najbardziej plugawych sobie powiedzonek. Cztery litery. Cztery litery to jest jedyna nasza broń. To broń chłopaka naszego. Dupa, panowie. Dupa.
Znowu aż do uprzykrzenia powtarzać ciągle w kółko mamy śpiewać tę piosenkę, dlatego że tamten nuci pieśń inną. Parobek. Pomyślcie, gdyby jaki parobek usłyszał te nasze inteligenckie pidrygałki. Lenton, co z tobą, tyś wódz? Bez ciebie nie damy rady. Trudno. I cóż będzie, mięto? Nie ma nadziei. Musimy walczyć. Walczyć aż do upadłego. Jak? Panowie! Jeżeli Syfon sam nie chce, musimy go uświadomić siłą. No, Józiu, idź już do klasy, zaraz rozpocznie się lekcja, a ja tymczasem rozejrzę się za jakąś stancją dla ciebie. Chciałem protestować. Lecz bezwzględny Belfer tak mnie nagle zbelfrzył absolutnym belfrem swoim, że nie mogłem. I ukłoniwszy się, poszedłem do klasy. Panowie, uprzedzam, że wizytator jest w szkole. Właśnie. Uprzedzam panów, nie pora na głupstwa. Trzeba natychmiast zorganizować się wobec wyższej władzy. No, który tam najlepiej opanował przedmiot? Pomówmy zupełnie poważnie. Co? Nikt nic nie umie. No może jednak któryś przyjaciel. No śmiało, no śmiało. O, Pylaszczkiewicz. Ja zawsze Pylaszczkiewicza miałem za wartościowego. Bóg zapłaci, no a co Pylaszczkiewicz najlepiej przygotował? Konrada Wallenroda, dziady, czy ogólne rysy romantyzmu? No niech Pylaszczkiewicz wyzna mi. Przepraszam pana profesora. Jeżeli pan profesor wezwie mnie do odpowiedzi przy panu wizytatorze, będę odpowiadał według najlepszej swojej wiedzy. Ale teraz nie mogę zdradzić, co opanowałem, gdyż zdradzając, zdradziłbym samego siebie. No. Pylaszczkiewicz, dlaczegoż to Pylaszczkiewicz nie chce mi wyznać? No przecież rozmawiamy zupełnie prywatnie. Niech Pylaszczkiewicz wyzna mi. No Pylaszczkiewicz nie ma chyba zamiaru gubić mnie i siebie. No jeżeli Pylaszczkiewicz nie chce powiedzieć otwarcie, no to niech Pylaszczkiewicz da do zrozumienia. No. Przepraszam, panie profesorze. Ja nie mogę wdawać się w żadny kompromis, gdyż jestem bezkompromisowy. I nie mogę sprzeniewierzać się sobie, ani zdradzać siebie. Uczucia te przynoszą zaszczyt Pylaszczkiewiczowi. Niech Pylaszczkiewicz sobie tego do serca nie bierze. Ja tylko tak sobie prywatnie żartowałem. Oczywiście. Wypaczać się nie można. Tak, co my to mamy dzisiaj? Wytłumaczyć i objaśnić uczniom, dlaczego Słowacki wzbudza w nas miłość i zachwyt. Panowie, a zatem ja wyrecytuję wam swoją lekcję, a potem wy z kolei wyrecytujecie mi swoją. Cicho! A zatem, dlaczego Słowacki wzbudza w nas zachwyt i miłość? Dlaczego płaczemy z poetą, czytając ten cudny, parwowy poemat w Szwajcarii? Dlaczego, gdy słuchamy heroicznych, spiżowych strof Króla Ducha, wzbiera w nas i porywa? I dlaczego nie możemy oderwać się od cudów i czarów balladyny, a kiedy znowu skargi Lili Wenedy zadźwięczą, serce rozdziera się nam na kawały? I gotowiśmy lecieć, pędzić na ratunek nieszczęsnemu królowi. Dlaczego? Dlatego, panowie, że Słowacki wielkim poetą był. Dlaczego? Pałkiewicz. No, Pałkiewicz. Niech Pałkiewicz powtórzy, dlaczego. No, Pałkiewicz. No dlaczego? Zachwyt i poryw i miłość, i lecieć, pędzić, płaczemy. No Wałkiewicz, dlaczego? Dlatego, że wielkim poetą był. Wielkim poetą był. Zapamiętajcie to sobie, bo ważne. Wielkim był poetą. Wielkim poetą był. Wieszczem był.
wieszczył. Nieodzowne słowo. Cinkiewicz, proszę powtórzyć, wieszczem był. Wieszczem był. Niełki, nie robię przecież, ja wam to tłumaczę zupełnie spokojnie. Wbijcie to sobie dobrze do głowy. A więc jeszcze raz powtórzę, proszę panów. Wielki poeta Juliusz Słowacki, wielki poeta. Kochamy Juliusza Słowackiego i zachwycamy się jego poezjami, gdyż był on wielkim poetą. Proszę zapisać sobie temat wypracowania domowego. Dlaczego w poezjach wielkiego poety Juliusza Słowackiego mieszka nieśmiertelne piękno? Nieśmiertelne piękno, które zachwyt wzbudza. Ale kiedy ja się wcale nie zachwycam. Wcale się nie zachwycam. Nie zajmuje mnie to. Nie mogę wyczytać więcej jak dwie strofy. A i to mnie nie zajmuje. O Boże, ratuj. No, no jak mnie to zachwyca, kiedy nie zachwyca? Ciszy, na Boga. Ja stawiam Gałkiewiczowi pałkę. Gałkiewicz zgubić mnie chce. Gałkiewicz nie zdaje sobie sprawy z tego, co powiedział. Ale ja nie mogę zrozumieć. Nie mogę zrozumieć. Jak zachwyca? Jak? No, jeśli nie zachwyca. Jak to nie zachwyca Gałkiewicza, jeśli tysiąc razy tłumaczyłem Gałkiewiczowi, że go zachwyca? A mnie nie zachwyca. To jest prywatna sprawa Gałkiewicza. Jak widać, Gałkiewicz nie jest inteligentny. Innych zachwyca. Ale słowo honoru przecież nikogo nie zachwyca. Jak ma zachwycać, jeżeli nikt nie czyta? Oprócz nas, którzy jesteśmy w wieku szkolnym. I to tylko dlatego, że przecież nas wszystkich zmuszają siłą do tego, żeby czytać. Za Boga! To dlatego, że niewielu jest naprawdę kulturalnych i na wysokości. Ale kulturalni także nie. I nikt. I przecież nikt. I w ogóle nikt. Dukiewicz. Ja mam żonę i dziecko. Niech Gałkiewicz przynajmniej nad dzieckiem się zlituje. Gałkiewicz nie ulega wątpliwości, że wielka poezja powinna nas zachwycać. A przecież Słowacki wielkim był poetą. No może Słowacki nie wzrusza Gałkiewicza, ale przecież nie powie mi Gałkiewicz, że nie przewierca mu duszy na wskroś Mickiewicz. Byron, Puszkin, Shelley, no, ale przecież to... nikogo nie przewiercam. Nikogo to nic nie obchodzi. Wszystkich nudzi. Nikt nie może przeczytać więcej jak dwie, trzy strofy. O Boże, ja nie mogę! Gałkiewicz, to jest niedopuszczalne! Wielka poezja, będąc wielką i będąc poezją, nie może nie zachwycać nas, a więc zachwyca! Nas nie może. Boże! Pylaszczykiewicz. Niech Pylaszczykiewicz natychmiast wykaże mnie, Gałkiewiczowi i wszystkim w ogóle piękność któregoś z celniejszych ustępów. Proszę uważać, jeżeli ktoś piśnie, ja zarządzę ćwiczenie klasowe. Musimy móc. Musimy móc. Bo z dzieckiem będzie katastrofa. Jeszcze noc była, a ja, hełm na głowę włożywszy, wsiadłem na koń. Pędzę cwałem. Pamiętam szare powietrze,
I syfon recytował. I zamek. Wieży sterczący kawałek. Bo z niemożności powszechnej czerpał własną możność. Tę swoją królowę otoczył. Recytował pięknie. Ceglanym w natchnieniu. Tam! Tak właśnie, jak śpiew wieszcza winien być wyśpiewany. Brzmię, aż mi wszystkie oderżały konie. Co za piękność, jakaż wielkość, jakiż geniusz, jakaż poezja. Wojewoda, ze snu czerwone przeciera źrenice. Mucha. Idź, rzekłem, mucha, bo mi słów wczorajszych szkoda. Ściana, atramen, sufit. Niech mi królowa wasza, paznokcie, młoda, o, naleje czary. Już podniesie przy ubice, niemożność była zażegnana. Ten rozkaz już wykona, każdy się zgadzał. Mi zaśpiewać, każdy tylko prosił, żeby przestać. Nic nie rzekł swit. Lecz mnie brzegiem wody prowadzi. Dosyć. Wstał. Już uchwyciłem. Uznaję. Cofam. Zgadzam się. Przepraszam. Już mogę. No. Widzi Gałkiewicz. Nie ma to jak szkoła, gdy chodzi o wdrożenie uwielbienia na wielkich geniuszów. Zaledwie ustąpił bladaczka, problemat niewinności stłumiony nudą wieszcza podczas lekcji rozżarzył się na nowo. Edecja! Bolszewizm! Faszyzm! Sokoły! Lesbici! Sokoły! Sokoły! I dopiroż padały rozmaite typy chłopięcia, chłopaka, komsomolca, sportsmena, młodzika, młodzianka i plwały na siebie, zatraciwszy wszelki kontakt z życiem i z rzeczywistością. Otoczeni wciąż fałszem dawali koncert fałszu. Tyś naiwny! Nie, to tyś naiwny! Oni chcą zgwałcić syfona. Może lepiej wyperswadować im. Jeżeli mentus syfona zgwałci, atmosfera w szkole stanie się nie do zniesienia. Co to było? Uchylił się. Dlaczego wyskoczył zamiast odpowiedzieć? Co się wtrącasz? Kto ci pozwolił gadać o naszych sprawach z tym koprydą? Jego to nic nie obchodzi. Zabraniam ci mówić z nim o mnie. Mentus, nie róbcie tego z syfonem. Wiesz, gdzie ja go mam? A ciebie razem z nim? Mam was Rzym poważają. Nie róbcie tego, nie pakujcie się w to. Czy ty nie widzisz siebie w tym? Widzę tylko, że i z ciebie niezłe chłopie. I ciebie syfon przekabacił. A wiesz, gdzie ja mam to wasze chłopie? Mam je w Rzym poważaniu. Mientus, rzuć to. Czy dlatego, że syfon niewinny jest, ty rozwiązły musisz być? Rzuć to. Przestań się wygłupiać. Przestań się wygłupiać. Przestań się wygłupiać. Są przecie chłopaki, które się nie wygłupiają. Są chłopaki, synowie stróżów, czeladnicy, parobki. Pupa. Pupa! Nie. Nie chcę dopuścić, żeby uczniów uważano za niewinnych. Syfona zgwałcić muszę przez uszy. Nie, to uciekajmy. Rzuć to. Uciec. Na swobodę. Miętus do parobków. Chciałbyś uciec? Do parobku, do tych prawdziwych chłopaków, co nad rzeką konie pasą i kąpią się. Z parobkami razem jeść chleb czarny, na koniach oklep kłusować po łące. Czego? Czuję, Miętalski. Nareszcie wiemy, co w was siedzi. Przyłapaliśmy kolegę. O parobku kolega marzy? Po łące chciałby kolega z parobkiem kłusować? Udajecie życiowego brutala, realistę? Zwalczacie cudzy idealizm,
A w gruncie jesteście sentymentalni. Sentymentalizm parobczański! Pierwsza krew, cholera, choroba! Cudzy idealizm zwalcza, a sam do parobków się wdzięczy. Teraz nareszcie wiadomo, dlaczego czystość mu przeszkadza. Aha, Syfonie, to ty uważasz, że ja miny stroję, a ty nie stroisz min? Ja nie stroję do parobków. Tylko do ideałów. To mnie nie wolno do parobków, ale tobie wolno, bo ty do ideałów stroisz. Czy nie zechciałbyś spojrzeć na mnie? Pragnąłbym, jeżeli ci to przykrości nie sprawi, zobaczyć z frontu twoje oblicze. Po co? Po co? Po co? Po to, że nie mogę znieść twojej twarzy. Ach, to tobie wolno. Przestań mieć tę minę szlachetną, czystą. Przestań, mówię, bo ci się wykrzywię tak okropnie, że ci się odechce, odechce się, odechce. Już ja ci pokażę, ja ci pokażę. Co mi pokażesz? Pokażę, pokażę, pokaż mi to i ja ci pokażę. Dość gadania. Pokaż nam to, twoje chłopie, zamiast gadać o nim, a ja też pokażę. I zobaczymy, kto przed tym ucieknie. Pokaż, pokaż! Dość frazesów, dość tych takich połowicznych, wstydliwych min, mineczek, miniąt, delikatnych, panieńskich. Co to człowiek sam przed sobą z nimi się ukrywa? Diabli, diabli! Wzywam cię na wielkie, prawdziwe minasy, na miny całą gębą, a pokażę ci takie, że twoje chłopie zemknie, gdzie pieprz rośnie. Dość gadania. Pokaż, pokaż, a ja też pokażę. Miny. Miny. Ta broń, a zarazem tortura. Tym razem bój ma się toczyć na ostre. Rozwścieczony, doprowadzony do ostateczności Miętus chciał zbabrać minami nie tylko chłopie i Syfona, ale także parobka, chłopaka, siebie, mnie i wszystko. Tchórz cię obleciał. Co? Ja miałbym się wstydzić swoich ideałów? Ja miałbym się bać? A więc dobrze. Syfonie, wyznacz swoich arbitrów. Ja moimi mianujemy Zdrala i Chopka. A na superarbitra proponuję tego nowego, który dziś przybył do szkoły. Będzie bezstronny. Co? Mnie? Mnie superarbitrem? Sen, Jawa, ależ ja nie mogę, ja nie mogę, ja nie mogę patrzeć na to, ja nie chcę, ja nie mogę, Miętus! O nie, mój chłoptysiu, na nic. Jesteś superarbitrem. I koniec. Pietraj się, mamy go. Ty masz zasady i zasadą gwoli możesz wytworzyć dowolną ilość min. On nie ma zasad i musi wytwarzać miny gwoli sobie, nie zasadą gwoli. Nie głup siebie i nas. Lepiej od razu się poddaj. On jest o wiele bardziej miniasty od ciebie. Miętol, udaj, że się rozchorowałeś. Zemdlej, a potem jakoś wytłumaczymy cię. Załagodzi się. Ale już Syfon wystawił twarz. I odwalił pierwszą minę tak gwałtownie, że i moja twarz skręciła się jak butaperka. A mianowicie zamrugał, jak ktoś, kto wychodzi na światło z ciemności, rozejrzał się na prawo i lewo z nabożnym zdumieniem, zaczął przewracać gałkami ocznymi, wystrzelił nimi w górę, wybałuszył, otworzył usta. Krzyk z cicha, jakby coś tam dojrzał na suficie. Przybrał wyraz zachwycenia i trwał w nim w upojeniu i w natchnieniu. Po czym przyłożył rękę do serca i westchnął. Miętalski skurczył się, skulił i uderzył w niego z dołu następującą, przedrzeźniającą, druzgocącą kontrminą. Także przewracał, także podniósł, wybałuszył, także rozdziawił w stanie cielęcego zachwycenia i obracał w kółko tak spreparowaną twarzą, póki do jadaczki nie wpadła mu mucha. Wtedy to zjadł ją. Syfon nie zwracał na to uwagi. Zupełnie jakby pantomima Miętusa nie istniała. Lecz wybuchnął płaczem gorącym, żarliwym,
i szlochał, osiągając w ten sposób szczyt pokajania, objawienia i wzruszenia. Miętus też zaszlochał. I szlochał tak długo i obficie. Póki z nosa nie pojawiła mu się kapka. Wówczas strząsnął ją do spluwaczki, osiągając w ten sposób szczyt obrzydliwości. To zuchwałe bluźnierstwo przeciw najświętszym uczuciom wyprowadziło jednak Syfona z równowagi. Nie wytrzymał. Mimowoli dostrzegł i z tej irytacji na marginesie szlochów spiorunował śmiałka wściekłym spojrzeniem. Nieostrożny Miętus tylko na to czekał. Gdy poczuł, że udało mu się ściągnąć na siebie wzrok Syfona, z wyżyn momentalnie wyszczerzył się. I wypiął tak obmierźnie, że tamten ugodzony do żywego syknął. Zdawało się, że Miętus z górą. Myzdral i Chopek wydali ciche westchnienie. Za wcześnie wydali, bo Syfon, orientując się w porę, że niepotrzebnie zagalopował się na twarz Miętusa, prędko się wycofał. Doprowadził do porządku rysy, z powrotem wystrzelił wzrokiem w górę, a co więcej, wysunął naprzód jedną nogę. Zwichrzył trochę włosy, kosmyk nieznacznie wypuścił na czoło i trwał tak samo wystarczalnie z zasadami i ideałami, po czym podniósł rękę i nieoczekiwanie wystawił palec wskazujący wzwyż. Cios był bardzo gwałtowny. Miętus natychmiast wystawił ten sam palec i napluł na niego. Podłubał nim w nosie, drapał się nim, spotwarzał jak mógł, jak umiał, bronił się atakując, atakował broniąc się, ale palec Syfona ciągle niezwyciężony trwał na wysokościach i nie skutkowało, że Miętus gryzł swój palec, wiercił nim w zębach, skrobał w piętę i robił wszystko, co w mocy ludzkiej, żeby go zohydzić. Niestety, nieubłagany, niezwyciężony palec Pylaszkiewicza trwał wymierzony w górę i nie ustępował. Położenie Miętalskiego stawało się straszne. Ostatecznym, kurczowym wysiłkiem Miętus skąpał swój palec w spluwaczce i wstrętny, spotniały, czerwony potrząsał nim rozpaczliwie przed Syfonem, lecz Syfon nie tylko nie zwrócił uwagi, nie tylko nawet nie drgnął palcem, ale jeszcze w dodatku twarz mu pokraśniała jak po burzy tęcza i odmalował się na niej siedmioma barwami cudny orlik, sokół oraz czyste, niewinne, nieświadome chłopie. Zwycięstwo! O, co za potworność! Oto jeden wyszczerzony, wypaczony w jedną, drugi w drugą stronę, a pośród nich ja, superarbiter, na wieki chyba uwięziony, więzień cudzego grymasu. A to za potworność! I to za cisza straszna. Dalej! Łapaj! Bij! Zabij! Co? Robaczku, ty chłopie niewinne. Ty myślałeś, że mnie zwyciężyłeś? Paluszek do góry i kontent. A ja ci pokażę, że jeżeli nie można inaczej, to siłą ściąga się na dół paluszek. Puszczaj! Zaraz cię wypuszczę. Tylko nie wiem, czy całkiem takim, jakim jesteś. Pogadamy sobie. Nadstaw, puszko. Na szczęście jeszcze można dostać się do ciebie na siłę. Przez uszy. Już ja ci się dostanę do środka. Nadstaw, mówię, uszko. Poczekaj, ty, chłopie niewinny, niewinątko. Powiem ci coś. Aż tu nagle Pimko! Ukazuje się w drzwiach. I stoi i tak absolutnie stoi, jakby siedział. Doskonale. Bawicie się w piłeczkę, dzieci. W piłeczkę? Bawicie się w piłeczkę.
O, jak ładnie jeden drugiemu podrzuca piłeczkę. Jak ładnie tamten ją chwyta. No, jaki rumieńczyk. Widzę, że szkoła idzie ci na zdrowie, Józiu. I piłeczka także. No chodź, zaprowadzę cię na stację do pani Młodziakowej, z którą już omówiłem całą sprawę przez telefon. To nowoczesny dom, nowoczesny, naturalistyczny, hołdujący nowym prądom i obcym ideologii. Lecz spostrzegłem u ciebie pewną sztuczność, pozę. Wciąż jeszcze udajesz dorosłego. No więc młodziakowie nauczą cię naturalności. Ach, byłbym zapomniał. Jest tam też córeczka Zutka, młodziakówna, pensjonarka. Pensjonarka nowoczesna również. Co? Co? Pensjonarka? W lot pojąłem plan Pinki. Pensjonarką chciał mnie ostatecznie uwięzić w młodości. Liczył na to, że gdy zakocham się w młodej pensjonarce, odechce się mi być dorosłym. Nie ma chwili do stracenia. Do pensjonarki, do pensjonarki, do młodości, do młodziaków, do pensjonarki nowoczesnej. Już tam pensjonarka potrafi zakochać go w młodości. Już tam młodziakowie potrafią go zdrobić. Już tam mu pupę zrobią do skosa. Czy państwo są w domu? Ach, całuję rączki. Panna Zuta nie na plaży, nie na Wiśle? Czy zastaliśmy mamusię? A jaka tam woda w basenie? Zimna. Zimna jest najlepsza. Ja sam za dawnych czasów kąpałem się tylko w zimnej. Matki nie ma, ale zaraz powinna wrócić. Proszę. Mamusia zapewne na sesji komitetu. Nie wiem. Boże, dlaczego siedzi? Dlaczego przyszedł tutaj? Żeby siedzieć przy mnie z pensjonarką. Siedzenie jego było tym bardziej dla mnie męczące, że siedziałem z nim razem. Józiu, nie bierz przykładu z tej nowoczesnej dziewczyny? Zdziczenie powojenne obyczajów. Brak kultury, brak szacunku dla starszych. Głód użycia nowego pokolenia. Daj mi słowo, że nie ulegniesz wpływom tej rozbudzonej dziewczyny. Ja zrozumiałem, o co mu chodziło. Chciał po prostu zakochać mnie w pensjonarce. Obojętnie by było, jakim pozostanę chłopcem, bylebym tylko nie wylazł z chłopieństwa. Noki, noki. Znam was. Znam wasze sporty. Obyczaj nowego, zamerykanizowanego pokolenia. Dla was nogi ważniejsze niż ręce. Ważne są tylko dla was nogi. Łydki. Kultura ducha dla was niczym, tylko łydki, sporty, łydki, łydki. A, szanowna pani inżynierowa, pani zawsze zapracowana, zawsze czynna, pewnie z sesji komitetu. A ja przyprowadziłem mego Józia, którego pani łaskawa godzi się wziąć pod swoją opiekę. To właśnie Józio, ten oto kawaler. Józiu, ukłoń się pani, moje dziecko. A ile lat ma ten chłopiec? 17. 17, łaskawa pani. 17 skończył w kwietniu. Wygląda na wiek poważny. Trochę pozuje na dorosłego, ale serce złote. O, pozuje. Nie lubię. Nie lubię. Młody starzec. Zblazowany. Pewnie niewysportowany, nie cierpię sztuczności. Ależ profesorze, niechżeż pan spojrzy na moją Zutę, swobodna, szczera, naturalna. Oto do czego doprowadzają wasze anachroniczne metody. Straciłem resztkę wiary w skuteczność protestów. Już by mi nie uwierzyła, że jestem dorosły, gdyż polubiła siebie i swą córkę ze mną, staroświeckim chłopcem. Rzeczywiście, chorobliwie zmanierowany. O, jak pan popatrzy, ciągle przybiera jakieś pozy. Nie mogłem się ruszyć.
Gdybym zmienił pozę, okazałoby się, że słyszałem i znowu byłaby maniera. No co tak się patrzysz, Zuta? On podsłuchiwał, wszystko słyszał. One są teraz wyjątkowo wrażliwe na punkcie lojalności i naturalności. Zupełnie zwariowane na tym punkcie. Nowe pokolenie. Jak to jej oczka pociemniały. Oczka? Moja córka nie ma oczek, tylko oczy. My mamy oczy, profesorze. Zuta, spokojnie z oczami. Jak pani uważa za właściwe, ale za moich czasów młoda osoba nigdy nie odważyłaby się wzruszyć ramionami matce. Epoka, profesorze, epoka. Głębokie przemiany, wielka rewolucja obyczajowa, ten wiatr, który burzy, podziemne wstrząsy, a my na nich epoka. O, kopnęła go. Widziała pani? Nogą kopnęła. Zuta, spokojnie z nogami. Ależ niechże się pan nie przejmuje, profesorze, nic się nie stanie pańskiemu Józiowi. Na froncie podczas Wielkiej Wojny nie takie rzeczy się działy. Ja sama jako sanitariuszka w okopach nieraz byłam kopana przez prostych żołnierzy. Czy pani uważa za właściwe, ale za moich czasów, co by o tym powiedział Norwid? Kto to Norwid? Nie słyszała o Norwidzie. Epoka, profesorze, epoka! Zapanował niesłychanie przyjemny nastrój. Pensjonarka nic nie wiedziała o Norwidzie do Pimki. Pimko gorszył się Norwidem do pensjonarki. Matka śmiała się w epoce. Zuta, przeproś pana. On obraził się na ciebie. No, niechże się kawaler nie gniewa na moją córkę. Nie trzeba być tak drażliwym. Zuta, przeprosi. Oczywiście przeprosi. A swoją drogą, że troszeczkę pozujemy. Pod tym względem pobyt u państwa wyjdzie mu na zdrowie. No Józiu, rozchmurz czółko. Bądź zdrów. Nie płacz, będę cię odwiedzał co niedzielę. Uszanowanie, łaskawy pan. Do widzenia. Do widzenia, panno Zutko. Proszę być dobrą dla Józia. No, chodźmy. Proszę pokój. Łazienka obok. Śniadanie o 7. A rzeczy są tutaj. Służąca przyniosła. I zanim zdołałem wyjąkać dziękuję, wyszła na sesję Komitetu do Zwalczania Nieeuropejskiej Plagi Żebraniny Dziecięcej w stolicy. Zostałem sam. Nie. Nie była to samotność. Była to samotność z pensjonarką. Działać! Nie mogę dopuścić, ażeby na zawsze ustalił się stan, do którego mnie doprowadzono. Teraz. Teraz jedyna sposobność sprostowania, wyjaśnienia i porozumienia. Ukazać się. Ale pod jakim pozorem? Tak, dobrze. Boli mnie noga, ścięgno naderwane. Idiota. Przyjdź. Przyjdziesz? Nie, niekoniecznie. Psia kość. Tak, dobrze. Chodź z nią. Nie, chodź z nim. Idiota. Na mur? Przepraszam cię na chwileczkę. Chce pan telefonować? No to co, kino? Pa.
ominęła mnie? Drwić nawet nie chciała. Gotowa pomyśleć, żeś pozer. W każdym razie poza twoja wzmaga się, utwierdza. Dlaczego usiadłeś? Dlaczego zacierasz ręce? Musieć siedzieć, gdy ona tam wytwarza sama o tobie. Straszne. Jak ją zahaczyć? Jak ją zahaczyć znowu? Co począć? Pan ma do mnie interes? Nie. Pan pozuje? Nie. Nie. Czym mogę służyć? Czym mogę służyć? Czym mogę służyć? Błazen. Skończone. Popsuła wszystko. Wszystko popsuła. Dlaczego popsuła? Wolała przyjechać się po mnie, niż jechać razem ze mną. Teraz. Teraz muszę iść do jej pokoju po raz trzeci i pokazać się jej jako błazen, żeby wiedziała, że wszystko poprzednie było z mojej strony błazeństwem. Tak, że to ja z niej zakpiłem, a nie ona zakpiła ze mnie. Proszę nie wchodzić bez pukania. Sługaj pod nóżek. Pan jest źle wychowany. Nowoczesny umieją doskonale żonglować złym i dobrym wychowaniem. Poczułem się chamem. Za późno było się cofać. Sługaj pod nóżek, wielce szanowny pani. Czego pan chce? Lecz przekleństwo. Następując na nią koszmarnie i poczwarnie, widzę, wobec wariata nie traci nic ze swojej krasy. Jest prześliczna, poetyczna, artystyczna, nowoczesna. A strach, zamiast oszpecać, zdobi ją. Koniec, muszę ją złapać za tę jej twarzyczkę. Zakochałem się. Zakochałem się. Zakochałem się. Tu jesteś! Serwus, Józiek, kolega, wizytę składam. Przyniosłem buzi i serdelków. Ale masz gębę, no nic, 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 nic. Moja też nie lepsza. Niech gęba gębie daje w gębę, to nasz los. To nasz los. Daj gębą swą komu po zębach lub powieś się na dębie. Co to za sypon tak cię urządził? Ta flanca pod ścianą? Moje uszanowanie. Zakochałem się, Miętus, zakochałem. A to dlatego masz gębę. Sztama, Józio! No, ale ukochana gębę ci wlepiła, żebyś ty wiedział, jak wyglądasz. Nic, 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 nic. Moja też nie jest gorsza. Sztama, chodź, zaprowadź mnie do swych apartamentów. Hej, gęba na dębie, jak zięba. Pij, popijaj, czemu nie pijesz? Golnij trochę. Miętus, ja chcę się wyzwolić. Wyzwolić się z niej. Wyzwolić się z gęby, psia krótka. Wyzwolić z pensjonarki. Miętus, przecież ja mam 30 lat, jak jeden dzień 30 lat. Nie trajluj, 30 lat. Zgłupiał bubek, z byka spadł, frajer pompka. Ja znam skądś tę twoją Magnifikę. Znam ją z widzenia. Za nią chodzi Kopyrda. Kto za nią chodzi? Kopyrda. Ten z naszej klasy spodobała mu się, bo on także taki nowoczesny. Ba! Jeżeli ona jest naprawdę nowoczesna, nic tu nie zdziałasz, cholera. Nowoczesna tylko z nowoczesnymi się nadaje. Tylko z takimi jak sama. Gorzej niż syfon. Przecież zgwałciłeś syfona. To co z tego? Zgwałciłem. Ale gęba pozostała. Patrzaj. A to z nas para. Ja z parobkiem, a ty z pensjonarką. Gól tę wódkę! Parobek. Hej, parobek. Józiu, żeby tak uciec do łąki, na pola uciec, zwiać do parobka, do parobka. Muszę już iść. Jeszcze stara przyjdzie. Wyjdę przez kuchnię.
Zajrzę jeszcze raz do służącej. Służącą masz niczego, wcale, wcale. Wprawdzie to nie parobek, ale zawsze z ludu. A może brata ma parobka? Proszę cię, Wiktorze. Weź soli. Kara śmierci jest przeżytkiem. Dziękuję, Joanno. W Brazylii topią całe beczki soli, podczas gdy u nas jest po 6 groszy gram. Polityka, my fachowcy, reorganizacja świata, Liga Narodów. Zuta, kto to był ten chłopiec, z którym wracałaś dzisiaj ze szkoły? Jeżeli nie chcesz, możesz nie odpowiadać. Wiesz, że cię w niczym nie krępuje. Nie wiem. Nie wiesz? Zaczepił mnie. Zaczepił? Zaczepił. Cóż w tym dziwnego, wielkie rzeczy, niech zaczepia. Zuta, a może umówiłaś się z nim? Doskonale. A może chcesz się wybrać z nim na kajak? A może chcesz pojechać na weekend i nie wracać na noc? No nie wracaj w takim razie, nie wracaj śmiało. Dobrze, dobrze, mamo. No pewnie, że nic w tym złego. Zuta, jeżeli chcesz mieć nieślubne dziecko, to bardzo proszę, a cóż w tym złego? Kult dziewictwa ustał. My, inżynierowie, konstruktorzy nowej rzeczywistości społecznej, nie uznajemy kultu dziewictwa dawnych chreczkosiejów. Moja gęba stała się tak fatalna, że było mi wszystko jedno. Ubóstwo i zmęczenie, wielkie rezygnacja. Mamusia. Wiktorze. Przepraszam bardzo. Wiktorze, dziwię się. Uwagi naszego staruszka nie są bynajmniej dowcipne, to poza, nic więcej. Mamusia. Proszę się nie wtrącać. Dajże pokój, mamo. Czułem, że odzyskałem możność z pensjonarką. I czułem, że odzyskałem możność, ponieważ jest mi wszystko jedno. Co kawaler? Dlaczego kawaler babrze się w kompocie? Ja tylko tak. Jest wszystko jedno. To poza. Oj, proszę nie jeść. Nie pozwalam. Wiktorze! Zuta! Wiktorze! A dlaczego miałbym nie jeść? Ja wszystko wiem. Zdechłego stura zjem, a co tam? Bóle byłoby to do gęby włożyć, a co tam zjem? Dobrze. Uciekli. Bali się, żebym im dziewczyny jak kompotu mózgowo nie przyrządził. Ha! Wreszcie wiem, jak się zabrać do istyju. Kompot wyjaśnił mi wszystko. Dziadku, macie tu 50 groszy. Dostaniecie na wieczór złotówkę. Ale musicie tę gałązkę wsadzić sobie w usta i trzymać ją przez cały czas, aż do nocy.
pracujesz. Pracujesz. Odrabiam niemiecki. Pracujesz, to dobrze. Pracuj. Pracuj. Pracować, pracować. Bądź intensywna. A wieczorem wymknie się na dancing, na dancing, na dancing. Wróć późno. Zaśnij kamiennym snem. Niech mama głowy nie zawraca, nie mam czasu. A wieczorem wymknie się na dancing. Kawaler robi? Po co kawaler tu stoi? Dlaczego kawaler stoi? Dlaczego kawaler lekcji nie odrabia? Czy kawaler nie uprawia żadnych sportów? Trzeba się zająć czymś. Co? Co on ma? Dlaczego? Gałązkę ma w ustach. Kto? Żebrak. Co to znaczy? Nie wiem. Wsadził i trzyma. Kawaler z nim rozmawiał. Ja widziałam przez okno. A rozmawiałem. Korespondencja miłosna pensjonarki. W czyjej głowie nie tkwiły jej łydki? Wielka koperta z kuratorium. Najwyraźniej pismo Pinki. Wzywam do stawienia się w moim gabinecie w kuratorium pojutrze w 5:00-16:30 celem wytłumaczenia, wyłożenia i nauczenia Norwida oraz uzupełnienia luki w wykształceniu. Zwracam uwagę, że wzywam legalnie, formalnie, oficjalnie i kulturalnie jako profesor i wychowawca. Zaznaczam, że nie mogę dłużej znieść luki, a jako profesor mam prawo nie znosić. Proszę zastosować się. Te Pimko, doktor filologii, profesor honoris causa, Warszawa.
tak daleko między nimi zaszło. Groził jej. A więc tak. Zapomniałem ci podać adresu. Jeżeli ty chcesz ze mną, to i ja chcę z tobą. Daj znać. H.K. Kopyrda. Jutro o 12 w nocy zastukaj okno werandy w puszczę Z. Kopyrda. Dawały się przewidzieć. Wiedziałem tylko, że muszę współdziałać z każdym elementem deformującym, śmiesznym i mętnym. Inżynier w bieliźnie, rozchichotany i kabaretowy. Przestań! 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 Czekaj, czekaj! Jaśka zaraz skończy. Nie jestem żadną Jaśką. Jestem Joanną. Zdeń te majtki, albo włóż spodnie. Majtaski. Milcz. Majtascy. Milcz, mówię. Majtaski. 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 Zapal stara. Nie jestem żadną starą. Nie mogę patrzeć na ciebie. Dlaczego cię pokochałam? Co z tobą? Co się z nami stanie? Opamiętaj się. Przecież razem idziemy ku nowym dniom. Jesteśmy bohaterami nowych czasów. Dobra, dobra, tłusta langusta wpada mi w usta. Mimo dość tłustego cielska była bardzo marzycielska, ale jemu już wychudło, bo już było stary. Chudło. Kara śmierci. Kultura i postęp, nasze porywy, nasze dążenia. Wiktorze, Wiktorze! Coś losowego wisi w powietrzu. Zdrada. Zdradeńka. Oj. Nie zdrabnij. Zdradeczka. Nie zdrabnij, Wiktorze. Nie zdrabnij. Światło! 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 Zdradeńka! Zdradeńka! Puśćcie! Puśćcie! Będę gryzła! Choć nie zbywał mnie na ochydzie, nie mogłem tego wytrzymać. W karczek czy w policzek wyciął? W pokoju dziewczyny. Poczuła na sobie nikczemny mój wzrok. Wiedziała, że odpalony wielbiciel pragnie skazić, oszpecić psychicznie jej piękność dziewczęcą. I zagrożona pokątną szpetotą rozszalała się na dobre.
Już nie zważała, że podglądam. Owszem, sama niejako odzywała mnie do walki. Uwielbiałem i nienawidziłem. Deszcze mnie wstrząsały. Gęba kurczowo ściągała się i rozciągała jak prasowana gutaperka. O Boże, Boże, do czego doprowadza nas miłość piękności? Kto tam? A ty? Czego? Puść mnie. Po co? Nie wiesz? Wpuszczaj. Przecież sama tego chcesz. Chodź. Wiedziała, że podglądam i nie cofała się przed niczym, byle zwyciężyć urodą. Modliłem się, żeby Pimko nadszedł. Jeżeli Pimko nie nadejdzie, przepadłem. Koniec. Nigdy, nigdy już nie wyzwolę się spod dzikiego czaru nowoczesnej. Patrzcie, jak nowoczesna zabiera się do miłości i do siebie. Ktoś puka. Jesteś moją, ja mam ci kolega. Nikt nie zobaczy, co? Gdzie mama? Co? Jakie to małe, młode, a bezczelne. Co? Bez względu na wiek, na stanowisko. Jak śmiałeś ty do mnie? Co? Podziałałem. Powiedz, co ci się tak we mnie spodobało? Czego? Co pan? Jest. Złodzieje! Złodzieje! Złodzieje? 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 Ktoś wszedł przez okno. Co się stało? Nowa intryga. Intryga? Intryga? Szelki. Szelki? To moje. Powinno obchodzić. Co to? Ja właśnie list. Panna Zuta, chciałem Norwida, ale Perty... Ja się pytam, co pan tu robi o tej porze? Proszę mi podnosić głos! Co? Pan śmie robić mi uwagi w moim domu? Czego chce ten człowiek? Trafią się łaski. Oj, dajcież mu co, niech idzie. Przepraszam, ale to tak gładko nie pójdzie. Ale nie rób wstęp! Przepraszam, jestem chyba ojcem!
Ja się pytam, jak i w jakim celu panowie znaleźli się w sypialni mojej córki? Co to ma znaczyć? Co to znaczy? Co to znaczy? Wyście ją deprawowali! Oj, nie płacz, Zuta, nie płacz! Winszuję, panie profesorze. Pan mi za to odpowie. Policja. Trzeba wezwać policję. Policja? Policja? Niech państwo mi wierzą, że zaszła pomyłka. Jestem fałszywie posądzony. Tak, jestem świadek. Widziałem przez okno. Pan profesor wszedł do ogródka, żeby sobie ulżyć. Panna Zuta wyjrzała oknem, a pan profesor przywitał się i wszedł normalnie drzwiami. Tak. Przycisnęło mnie, więc zaszedłem do ogródka. Zapomniałem, że państwo tutaj mieszkają. A właśnie panna Zuta wyjrzała oknem, więc symulowałem, że przyszedłem z wizytą. No, qui pro quo, państwo rozumiecie, w tak drastycznej sytuacji. Pan mi za to zapłaci. Otworzyło się kłębowisko, jakiego dotąd nie zdarzyło mi się widzieć. Byłem wolny. Żegnaj, nowoczesna. Żegnajcie, młodziakowie i koperdo. Żegnaj, Pimko. Nie żegnajcie. Bo jakże żegnać się z czymś, czego nie ma? Odchodziłem lekki. Chodzić idąc, iść odchodząc i nie czuć nawet wspomnienia. Zobojętnienie błogie, bez wspomnienia. Kiedy umiera w tobie wszystko, a nikt nie zdążył urodzić cię na nowo. Razem. Zgwałciłem służącą. Ale to nie to. To nie to. Parobek. Chcesz? Uciekniemy na wieś. Zacząłem iść. On poszedł ze mną. Ja z nim poszedłem. I poszliśmy razem. Pomorek na chłopów padł. Powymierali ich. Jak tak dalej pójdzie, nie odnajdziemy parobka. Dlaczego nie ma chłopów? Panocku, adyć zlitujcie się. Adyć zaniechajcie. Adyć zostawcie, panie! Człowieku, o co wam idzie? Dlaczego chowacie się przed nami? Zlitujcie się, panie, abyś ją nie człowiek, ja pies, ustawcie! Obywatel! Wyście oszaleli? Dlaczego szczekacie, wy i wasza żona? Mamy jak najlepsze intencje. Zlitujcie się, panie, on nie obywatel, no jaki to obywatel, z niego rety. Dolo nasza, dolo nieszczęśliwa, znowu nam intencje zesłało. Przyjacielu, o co chodzi? Nie chcemy wyrządzić wam krzywdy, pragniemy waszego dobra. Przyjaciel,
Dobra, chcę! Mnie ludzie! Necy! Czekaj tu! Czekaj, synetku! Czekaj, Urusiu! Mnie ludzie! Czekaj! Czekaj, synetku! Czekaj, Urusiu! A co ty tu robisz, malcze? Ciocia! Ciocia, wolałem być pożartem, niż żeby na wiejskiej drodze ciocia mnie ucapiła. Ta ciocia znała mnie dzieckiem. W niej zachowała się pamięć majteczek moich dziecinnych. Józiu! To twój kolega, Józiu, bardzo mi przyjemnie. Czy wam nie chłodno? Dokąd idziecie? Skąd? Po co? Kiedy? Z kim? Czemu? Dlaczego? Wybraliśmy się na wycieczkę. Na wycieczkę? Aż moje drogie dzieci, kto was puścił z domu na taką wilgoć? Chodźcie ze mną, pójdziemy do nas do Bolimowa, wujaszek się ucieszy. Na nic zdadzą się protesty, ciocia wyklucza protest. No i cóż, Juliu, nie cieszysz się? Ja twoja ciotka cioteczno-cioteczna. Moja matka była cioteczną siostrą ciotki twojej matki. Mama twoja nieboszczka Cesia kochana. Ile to lat, odkąd cię nie widziałam? Od ślubu Franiów 4. Pamiętam, jakieś w piasku się bawił. Pamiętasz piasek? A czego chcieli od was ci ludzie? Ach, jak się przeraziłam. Nie pijcie nigdy surowej wody. Nie bierzcie do ust owoców nieobranych. Moje dziecko owni się szalem, a kolega niech weźmie drugi szal. Ależ nie, proszę się nie gniewać. Mogłabym być matką kolegi, a na pewno mama tam w domu się niepokoi. Franciszku, nie tak prędko. A wuja Kazia, pamiętasz? A Krysia wychodzi za mąż. Anulka dostała kokluszu. Henia do wojska wzięli. Ojej, zmizerowany jesteś. Mam tu pastylkę aspiryny. Proszę. A jak nauki, dobrze? Ha, musisz mieć zdolności do historii, bo matka twoja nieboszczka miała zadziwiające zdolności do historii. Oczy po matce. Nos ojca, chociaż podbródek typowy dla Piwczyckich. A pamiętasz, jak się rozpłakałeś, kiedy ci odebrali ogryzek? A ty paluszek wsadziłeś w buzię i krzyczałeś. Cia, cia, cia! Józi, byluszko, tu! Przeklęta ciotka! Zaraz. Ile to lat? 20. Nie, 28. No, tak, 1900. Jeździłam wtedy do Wiszy i kupiłam zielony kuferek. Tak, to miało być dzisiaj 30. 30 równo, moje dziecko. Owiń się szalem. 30? Tak, 30 skończył na świętych Piotra i Pawła. Proszę pani, on chodzi do naszej budy, do 6 klasy. No więc właśnie. Henrykostwo na pewno w lutym, bo to było na 5 miesięcy przed moim wyjazdem do Mentony i wielkie mrozy. 30 Helenka umarła w czerwcu, 30 mama wracała z Podola. 30 na 2 lata przed dyfterytem Bolka. Bal w Mogilczanę. 30. Kobieto, jeśli ja mam lat 30, to mam 30. Czy nie rozumiesz tego? Przyprowadziłam gości! Kociu, to Józio, syn Władysława. Zygmusiu, kuzyn. Zosiu, Józiu, kuzynka twoja. To Józio, syn Heli Nieboszczki. Józiu, wuj Kociu. Kociu, Józio. Dziękuję. A jak zdrowie wujostwa? Gdybyś tylko serce, Józiu. Gdyby serce. Reumatyzm, kochaneńki. Reumatyzm. Zosia zapadła niedawno na anemię. A oprócz tego ma skłonność do zaziębień, migdały słabe, ale brak środków na radykalną kurację. Zygmunt także cierpi na skłonność do zaziębienia. W zeszłym miesiącu miał fatalną przygodę z uchem. Zawiało go. Sophie. Parle. Ischias, reumatyzm, artretyzm. Łamanie w kościach, podagra, katar i kaszel. Ugina, grypa, rak. Nerwowa wysypka, ból zębów, plombowanie. Ogólne osłabienie, leniwość, kiszek, nerki, wątroba.
Karlsbad, profesor Kalitowicz i doktor Pistak. Doktor Wistak lepszy na słuch od Pistaka. Wistak. Pistak, obkiwanie. Choroby uszne gardlane, schorzenia dróg oddechowych, niedomykanie się klapki, kapka, koncylium, kamienie żółciowe, chroniczne skaga, niedomoga i ciałka krwi. Wrzugi były, ale się skończyły. Kociu, przestań się gryźć. Terepere pum pum. Raz na podwórku tańczył pies. Kotka śmiała się, bo bez. Na kogo tak poziewa? Komu poziewa? Podano do stołu. Kolacja. 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 Papierośnica. Dlaczego nie podniósł papierośnicy? Aby służba mu ją podniosła. Czemu enablował nas z tak usilną kindersztubą? Skąd tyle grzeczności i względów? Tyle manier i dobrego tonu? Aby się odróżnić od służby i przeciw służbie zachować pański obyczaj. Nic lepszego nad szynkę w cieście, jeżeli dobrze przyrządzona. Dobrze przyrządzoną szynkę można dostać tylko u Simona. Tylko terepere pum pum. U Simona. No, napijemy się kieliszeczek. Stryknijmy. A pamiętasz tę szynkę, co to ją dawali przed wojną na Rymańskiej? Szynka jest ciężko strawna. Parobka zobaczył. Parobek był w pokoju. Lokajczyk był parobkiem. Gębę miał, ale nie była to gęba wytworzona, lecz naturalna. Nie twarz, która gębą się stała, lecz gęba, która przenigdy nie zyskała godności twarzy. Zaczyna się. Terepere pum pum, jedzcie. Jedzcie, zajadajcie, moi kochani. Jutro zwolnię 6 formali. Nie do pracy, bo nie mam. Bonjour. Sir. Franciszku. Niech uważa. Dobry, Dzika. Słodko. Zbyt słodko się robi, nie mogę już. Mdli mnie dzieciństwo, ciocia, krótkie majtki, rodzina, mucha, pinczerek, parobek, miętus, żołądek pełny, duszno. Lecz nie mogę wstać i powiedzieć dobranoc. Nie można jakoś bez wstępu. Och, i to nam umożliwiło odejście. Żegnanie, dziękowanie, kłanianie, zahaczanie częściami ciała. Widziałeś? Widziałeś? Mówisz o Lokajczyku? Muszę z nim mówić. Zejdę. Lepiej zadzwoń. Na pewno jest przydzielony do naszej usługi. Zadzwoń 2 razy. Po to ci to. Mogą z tego wyniknąć komplikacje. Pamiętaj, że wujostwo... Mięknus, nie dzwoń. Powiedz mi wpierw, co chcesz z nim zrobić. Jusiu, widziałeś? Przecież on ma gębę. Gębę niewysztafirowaną. Gębę zwykłą. Gębę bez miny. Typowy parobek. Lepszego nie znajdę nigdzie. Pomóż mi. Sam nie dam rady. Uspokój się. Co chcesz uczynić? Nie wiem. Jeśli się zaprzyjaźnię, jeśli uda się pobratać z nim, pobratać się, stowarzyszyć. Muszę. Pomóż mi. Słucham.
Nalewaj wody do miednicy. Otwórz lufcik. Powieś ręcznik na kołku. Załóż kurtkę na wieszak. Ty spróbuj, ja nie mogę. Jak się nazywasz? Walek. Dawno tu służysz? A! Będzie z miesiąc. Proszę jaśnie pana. A przedtem gdzie służył? Przedtem przy koniach byłem. Proszę jaśnie pana. Dobrze ci tu. Dobrze, proszę jaśnie pana. Przynieś nam ciepłej wody. Słyszałeś? Walek. Nazwiska nawet nie ma. Jak to wszystko nadaje się do niego. Widziałeś jego gębę? Gęba zwykła? Gęba bez miny, Józiu. Jeżeli on się ze mną nie po... Brata. Ja nie wiem, co zrobi. On pewnie nigdy nie używa gorącej wody, a cóż dopiero wody w butelkach do łóżka. On pewnie wcale się nie myje, nie jest brudny. Brud jakiś taki w nim jest nieszkodliwy, nie mierzi. A nasze brudy! Ile masz lat? Albo ja wiem, proszę jaśnie pana. Pewnie masz tyle, co ja. Słucham. Czytać i pisać umiesz? Skąd? Proszę jaśnie pana. Zdejmij mi bucik. A w gębę od dziedzica bierzesz? Oj, brać to biorę po gębie. Oj, brać to biorę. Ależ też jaśnie pól bije. Won! Co najlepszego zrobiłeś? Ja chciałem mu podać rękę. Chciałem wziąć ręką za rękę. Wtedy gęby nasze byłyby równe i wszystko, lecz tyś ręką uderzył go w gębę. A ja nogę wystawiłem jego ręką. Bucik mi rozsznurowywał. Bucik! Dlaczego to zrobiłeś? Nie mam pojęcia dlaczego. Stało się to jak na sprężynach. Powiedziałem won, bo uderzyłem. Ale dlaczego uderzyłem? Czy kto strzelał? Zdawało mi się, że słyszałem strzał z Browninga. Strzeliłem w pysk twojego Walka. Walka? Strzeliłeś mordę? Ściągnął mi papierosa. Doskonale. To go odłuczy. Jak tak z miejsca dojść? Po pysku? O, przyjaciel twój zdaje się potępia, co? Oburzony na ciebie. Typowy mieszczuch. 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 Taki Walek, jak mu dasz po mordzie, będzie cię szanował jak pana. Trzeba ich znać. Lubią to. Lubią. Bić można. Tylko trzeba dawać napiwki. Bez napiwków nie uznaje bicia. Ojciec i stryj swojego czasu w Grandzie bili po mordzie portiera. A wuj Eustachy pobił po mordzie fryzjera. Nikt nie bił po mordzie lepiej od babki Eweliny. Ale to dawne dzieje. O, niedawno Henryś Pac się urznął i sprał po pysku kontrolera. Znasz Henrysia Paca? Jest bardzo bezpretensjonalny. Znałem kilku Paców, wszystkich nadzwyczaj naturalnych i bezpretensjonalnych, ale Henrysia Paca dotąd nie udało mi się spotkać.
Bo jeżeli chodzi o mordobicie, to trzeba wiedzieć kiedy, z kim i za ile. W ucho lepiej niż w szczękę. Dobrze jest dać czasem w gębę. Po mordzie dać bardzo zdrowo. Niedźle jest dać facetowi w papę. Czas na mnie. Będziemy się widywali w Warszawie. Poznam cię z Henrysiem Pacem. Patrzcie, patrzcie, 12 już dochodzi. Przyjaciel twój jakoś zasiedział się. Musi być niezdrów. Dobranoc. Dobranoc, Józiu. Dobranoc, Zygmuś. Niepotrzebne to wszystko. Niepotrzebnie uderzyłem parobka. Gęba. Jakaż siła masywna mogła tak cię oporządzić? Byłem w kredensie. Pobratałem się z parobkiem. W gębę mi dali. Lokajczyk, dał ci po gębie? Dał mi. Jesteśmy bracia. Nareszcie się dogadałem. Kazałem. Jak to? Jak to kazałeś? Kazałeś się po gębie bić? Będziecie mnie za wariata. To przez ciebie. Nie trzeba było bić. Tyś zaczął. Jaśnie pana ci się zachciało. Musiałem wziąć od niego po gębie, boś ty mu dał. Bez tego nie byłoby równości. Nie mógłbym się pobratać. Moja ręka nie dla jaśnie pana. Moja ręka nie dla jaśnie pana. W mordę mi daj. Daj mi po mordzie. Po co mnie bić jaśnie pana? No. Daj psza krew, kiedy ci każę. Co jest do cholery ciężkie? Psia krew! Jeszcze raz. Dajcie pan na machorkę. Cięgie mino, żrom i żrom, to ich rozpiero. No, pan dziedzic, jak było polowanie na gajowego w los. Dzik do pana dziedzica skoczył, a pan dziedzic dubeltówkę rzucił i na pincel tego w los. Cześć, Marcysia. Potem pan dziedzic dał mu złotego i przykazywał, żeby pary z gęby nie puścił. Pozwolni! Chłopciu rodzaj! O Jezu, Cichej, o Jezu, jak mnie kolka sparła. A pan Zygmunt, to ta na mnie poglądu i no, że mu nie honor. A roz mnie zocypiał. Ale gdzie ta? Inne ciąchy też z nim nie chcą, bo ino cienkiem się ogląda. On ma tam jedną Józefkę we wsi. Kto we? Z nią się spotyka w lesie, w krzakach kole stawu. Ale jej kazał przysięgać, że nikomu, a nikomu nie piśnie. Akurat nie! O, państwo bardzo honorne są. Państwo są bardzo delikatne. A delikatne, a jakże? Spacerują, żrą, parlują, parle prące i się nudzą. Krowy się boiła!
to tak z... rozmawiają. Państwo chodzą. Chodzą. Państwo są takie... O, bielutkie tak. Franciszek wszedł. Kamerdyner. Franciszek. A tak się dobrze gadało. Może być z tego. Pojąłem owej strasznej nocy tajemnicę dworu. Służba była tą tajemnicą. Chamstwo było tajemnicą państw. Wytłumacz mi, proszę cię, moje dziecko. Franciszek mi mówił. Podobno ten twój kolega zadaje się w kuchni ze służbą. Czy to może jaki agitator? Teoretyk, niech mama się nie przejmuje. Przyjechał na wieś z teoriami. Teoretyk życiowy, miejski demokrata. Twój przyjaciel, PD, zabiera się do walka, uważałeś? O, żeby panie tylko się nie dowiedziały. Książę Seweryn także lubił sobie od czasu do czasu. To nie to, co wuj myśli. On tylko tak się z nim brata. Brata się? Jak to brata się? Co rozumiesz przez brata się? Brata się. Pobratać się z nim chce. Brata się z walkiem. Jak to brata się? Może chcesz powiedzieć, agituje służbę? Agitator, bolszewizm, co? Nie, brata się jako chłopiec z chłopcem. Brata się. Brata się z ludem, co? Brata się z ludem? Nie, jako chłopiec z chłopcem. Jako chłopiec się brata. No to co, w piłkę chce się z nim bawić, czy jak? Nie, kolegą jego jest, jako chłopiec. Bratają się jako chłopiec z chłopakiem. Perwersja jakaś, kompleks, co? Brata się... Socjalista może? To pesowiec? Demokrata, co? Brata się. Qu'est-ce brata się. Comment brata się? Fraternité, oui? Égalité, liberté? Brata się. What is that? Brata się. Do diabła! Książę Seweryn, kiedy... Brata się, brata się. Kociu, nie irytuj się. Może on w Chrystusie się brata? Może brata się w miłości bliźniego? Nie, on brata się nago, bez niczego. No więc jednak zboczeniec. Nie, wcale nie, bez niczego się brata, zupełnie bez zboczenia także. Brata się jako chłopiec z chłopakiem. Chłopak? Chłopak? Ale co to znaczy, pardon, keskese? Chłopak! Ja... Jako chłopak! Z walkiem! Z walkiem i w moim domu! Z moim lokajczykiem! Ja wam pokażę chłopaka. Bić chłopaka dlatego, że chłopak? Bić dlatego, że brata się? Wykluczone. I Konstanty, który z łatwością uderzyłby za rozbitą kawę, opuścił rękę. Won! Kociu. To nic nie pomoże. To tylko powiększe zbratanie. On lubi mordobitych. A co tam mój Franciszku? Z czym Franciszek przychodzi? A niech Franciszek mówi. Wielmożny pan rozmawiał z Walkiem? Rozmawiałem, mój Franciszku. To chciałbym tylko zaznaczyć, dobrze się stało, że wielmożny pan z nim się rozmówił. Wielmożny panie, ja bym go i minuty nie trzymał. Wyrzuciłbym na zbity łeb. Za bardzo się spodufalił z państwem. Wielmożny panie, już ludzie gadają. Gadają co gadają? Gadają na państwa. Na nas gadają? Gadają na państwa. Walek się spodufalił z tym młodym panem, co przyjechał.
To teraz, za przeproszeniem, gadają na państwa bez nijakiego szacunku. Wielmożny panie, a to bym z Bereźnika wygonił na zbity łeb w tę sekundę. No już dobrze, 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 mój Franciszku. Może Franciszek odejść. Za słabo? Trzyma w służbę, moja duszka. Cóż oni tak się rozpuścili, jakieś bajdy? Pijali? Widzę, że towarzystwo Walka odpowiada panu. Odpowiada. Pan podobno brata się z Walkiem. Bratam się? Chodźmy, chodźmy. Śliczny czas. Obeschło. Czy komu nie zimno? Bratam się! Nie przypuszczałem, że na taką mękę cię skażą. Bagatelizowali, lekceważyli. Nie dostrzegali, jak państwo wściekli i podli. A panna Gajowego wylas! Wylas panna Gajowego! Ze strachu przed dzikiem, wiem o tym! Wszyscy gadają! Terepere pum pum, terepere pum pum! Walek zostanie wyrzucony na pysk. Tak, tak. Walek zostanie zwolniony, niezwykłym tolerować zdemoralizowanej służby. Właś panna Gajowego! Właś pan na niego! Bo dzik! 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 Starka, starka Józefka! Miętus! 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 Czego? Czego? Wracaj do domu. Jaśnie państwo, jaśnie państwo, idź. Idź ty także, jaśnie pon. Nie! Nie! Jesteś, jaśnie pon, jaśnie pon. Przestań! Jak mówisz do mnie? To nie twój język, mój, jak mówisz? Mój, nie dom, nie dom, zostaw go, wyrzucać chcą Walka, wyrzucać, zostaw go, nie dom, nie dom. Chodź do domu! Oj, dola, dola, oj, rety, rety. Zaznaczam, że nie ciebie czynię odpowiedzialnym za skandaliczne wybryki pana Miętalskiego. Choć moim zdaniem powinien byś nieco starannie dobierać przyjaciół. Ubolewam, ubolewam, że nie będę mógł dłużej cieszyć się waszym towarzystwem. Lecz nie sądzę, aby dłuższe pozostawanie w Bolimowie mogło być dla was przyjemne. Co do mnie, zareaguję inaczej. Pozwolę sobie doraźnie ukarać pana Miętalskiego za obrazę ojca i siostry. Należę do korporacji Astoria. Jakiego pana Miętalskiego? Kogo chcesz policzkować, mój Zygmuncie? Niedoważonego chłystka w wieku szkolnym? Po pupie smarkaczowi dać? Widzę, że prądy bolszewickie panują wśród młodzieży szkolnej. Po pupie! Po pupie! Kto tam? Nie wolno! Kociu, 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 połóż to, kochanie. Wiesz, że nie cierpię nabitej broni. Jeżeli musisz to mieć przy sobie, to przynajmniej wyjm ładunki. Cugi okropne, cugi! Oj, wisusy, wisusy. Hejta, hejta, hajze, hajze, hejta, hejta. Miętus, opamiętaj się, trzeba wyjechać. Przez Walka nie wyjodę, Walka jem nie ostawię. Weźmy go, będę zarobiał na życie dom. Żebym tak skonął, nie wyjadę przez Walka mojego. Józie, na rany boskie, przez Walka nie. Wygonią ze dworu, to we wsi se znajdę mieszkanie u Starki. U Starki 8D. A cóż to? Ze wsi przecie nie wygonią. We wsi kuzyn ma prawo. Do parobka strzelo. Walka celuje. Uciec stąd natychmiast. Lecz Miętus nie chciał bez Walka. A zatem, by jak najprędzej uciec, zgodziłem się zabrać parobka. Zosię raczej należało porwać. Jeżeli już kogo miałem porywać, to Zosię.
normalne i prawidłowe byłoby porwanie Zosi. Ha, na co mnie ta jakie uciekanie? A na co mnie ta? Musiałbym przez ścierkę dla uniknięcia hałasu. Przez ścierkę po nocy biłem po mordzie parobka. Chodź, psia krew! Kto tam? Kto tam? Jest tu kto? Jest tu kto? Pewien, że nie uśmieną się ruszyć. Jakoż nie odważyli się. Jest tu kto? Walek! Co tu robisz? Walek! Usłyszałem, że ktoś tu chodzi. Usłyszałem, że ktoś chodzi. Chodzi! Coś tu robił. Co tu robiłeś? Mówże! Czego tu chciałeś? Odpowiadaj! Odpowiadaj, psia krew! Wiadomo co, wielmożny panie. Srebro stołowe jest w szufladzie, a jutro wielmożni państwo mieli go zwolnić z obowiązku. To sobie zamiarował grypsnąć. Chodź na to. Chodź na to, mówię. Bliżej. 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 Jeszcze bliżej. Jeszcze. Ja cię nauczę kraść. Kraść, to moje psia krew, ty! Pod pozorami kradzieży prali za strach, za zgrozę, rumieniec, za pobratanie z miętusem, za wszystko wycierpiane. Zterroryzować, przeforsować, niech nie śmie się bratać, ni godać, ni cudować, niech przyjmie państwo jak bóstwo! Już my go nauczymy. Wytresujemy go. Powróz przynieś. To. Tamto. Przynieś. Kieliszki, serwety. Chleb. Bułki. Zakąski. Szenkę. Nakryj. Podaj. Państwo piją. Państwo jedzą. Moje jem. Ja piję moje. Swoje jem. Moje. Nie twoje. Moje. Znaj pana. Co pan każe, sługa musi. Całuj mnie w nogę. Ukłoń się. Padaj do nóg! Państwo wielmożne tresują. Państwo wielmożne nauczą. Puszczajca! Puszczajca! Gdzie tu zważaj! Mój! Niedom! Niedom mój! Ty smarkaczu ty! Co się pos? Puszczajca!
Nie był to księżyc, tylko pupa. Dziecięca pupa nad światem. I nic, tylko pupa. Tam oni przewalają się w kupie, a tu pupa. Dokąd się zwrócić? Co począć? Jak się ułożyć na świecie? Ach, Zosia! Co się tam stało? Chłopi napadli rodziców! Uciekajmy! Razem uciekaliśmy w nieznaną dal. I ona była jak porwana, a ja jak porywający. I nie musiałem jej nic tłumaczyć, wyjaśniać. Albowiem kobieta zawsze przyjmie, że się ją kocha. Nie było innej rady, tylko porwać cię. Zosiu, uciec razem! Szalenie jej to pochlebiło. Gdyż jak dotąd egzystowała w nadziei, że znajdzie się ktoś, kto ją posiądzie. I oto nie tylko znalazł się, ale w dodatku porwał. Więc zmobilizowała w sobie całą zdolność kochania i pokochała mnie, ponieważ ją pokochałem. Ona szła, ja szedłem i ona szła. I tak szliśmy razem pod promieniami promiennej, jarzącej pupy infantylnej i infantylizującej. A Zosia, ponieważ wiedziała, że w miłości jest się szczęśliwym, była szczęśliwą. I ja także byłem szczęśliwy. I spojrzała na mnie jasnym, promiennym wzrokiem. I ja także musiałem spozierać i szeptała. Tak bym chciała, żeby wszystkim było dobrze i żeby wszyscy byli szczęśliwi, tak jak my. Jeżeli wszyscy będą dobrzy, to wszyscy będą szczęśliwi. Jesteśmy młodzi, kochamy się, do nas należy świat. Człowiek powinien być wszechstronny, doskonalić się duchowo i cieleśnie, być zawsze piękny. Jestem za pełnią człowieczeństwa. Wieczorami lubię oprzeć czoło o szybę i zamknąć oczy. Wtedy wypoczywam. Lubię kino, ale kocham muzykę. A rano po przebudzeniu muszę potrzeć sobie nosy. Pewna, że nosek nie może być mi obojętny. I wybuchała śmiechem. I ja także wybuchałem, a potem mówiła ze smutkiem. Wiem, że jestem głupia. Wiem, że nic dobrze nie umiem. Wiem, że nie jestem ładna. A ja musiałem zaprzeczać. Och, bezczelności tych kobieciątek. Tak skorych do tego, żeby stać się przedmiotem zachwytu. Jak śmiała, będąc miękką, żadną i nijaką, zgodzić się na to, by ją uwielbiać. Łakomie, pazernie, nasycać się moim hołdem. Porwałeś mnie. Nie każdy by się na to zdobył. Pokochałeś i porwałeś. Nie pytałeś o nic, lecz porwałeś. Nie bałeś się rodziców. Lubię te twoje oczy. Śmiałe, nieustraszone, drapieżne. Spójrz. Co to za okolica? To moja okolica. Tu mnie przywiodła. Więc tak. Więc to jej było to wszystko. Och, oderwać się, odsunąć choćby na krok, powiedzieć coś nieżyczliwego, znikąd pomocy, sam jeden tylko z Zosią i z pupą jakby na firmamencie zamarłą w trwaniu absolutnym. O trzeci na pomoc, ratunku przybądź, trzeci człowieku przyjdź do nas, wybaw, niech się od tego odczepię, wybaw! Dlaczego wołasz i krzyczysz? Jesteśmy sami. I podała mi gębę swoją. A mnie zabrakło sił. Sen napadł jawy i nie mogłem. Musiałem ucałować swoją gębą jej gębę. Albowiem ona swoją gębą moją ucałowała gębę. A teraz przybywajcie, gęby. Przybądźcie i przystąpcie do mnie. Zacznijcie swoje miętoszenie, bym znowu musiał przed wami uciekać w innych ludzi i pędzić przez całą ludzkość. Gdyż nie ma ucieczki przed gębą, jak tylko w inną gębę. A przed człowiekiem schronić się można tylko w objęcia innego człowieka. Przed pupą zaś nie ma w ogóle ucieczki. Ścigajcie mnie, jeśli chcecie. Uciekam z gębą w rękach.
Koniec i bomba, a kto patrzył, ten trąba.